spójrzmy troszeczkę na konferencję zachodnią, bo mówiliśmy o tej walce o play-off, o tych miejscach 5-8, co tam się może wydarzyć, a co się może wydarzyć na szczycie, czy San Antonio Spurs dowiozą ten swój wspaniały bilans do samego końca, czy Lakers będą za wszelką cenę chcieli dążyć do przewagi własnego parkietu, czy raczej tam już niewiele się wydarzy i tak jak teraz mamy San Antonio, Dallas, Lakers, Thunder i tak się utrzyma do końca. Niestety umówmy się, gdyby to Miami Heat miało bilans San Antonio Spurs, to mówilibyśmy o tym wszyscy. A San Antonio Spurs no, robią swoje tak cały czas, no, ale to cały czas jest jeszcze tak niedoceniany zespół, myślę, nie do końca. Na przykład ja osobiście nie stawiam ich w gronie faworytów, cały czas jeszcze nie. Jeszcze Lakers są dla mnie... Ja stawiam. Dobrze, no dobrze. Cały czas jeszcze Lakers są. Jeszcze Lakers, Miami, Boston, to jest trójka faworytów, jest kilku kontenderów według mnie, w tym San Antonio z przodu i Chicago. I Dallas, no i potem jeszcze można dalej iść do Oklahoma i myślę, że tu można skończyć. Aczkolwiek no Oklahoma to już szans na mistrzostwo raczej wielki w tym sezonie nie będzie miała. Aczkolwiek Oklahoma ma bardzo łatwy terminarz i może w drugiej części sezonu, oni ciężko zaczynają, oni zaczynają meczami z San Antonio, z Lakers i bodajże z Chicago, ale potem mają bardzo łatwy terminarz i Lakers muszą się martwić o to, według mnie, żeby zająć miejsce, no pierwszego nie zajmą, żeby zająć drugie miejsce. Nie widzę Lakers grających w playoffach 3 serie na wyjeździe i wygrywających mistrzostwo. To się jeszcze nie zdarzyło w historii NBA. Więc Lakers muszą wyprzedzić Dallas, muszą wyprzedzić Oklahoma, zająć drugie miejsce, żeby grać w mistrzostwo. Tak myślę, bo trzy rundy zaczynając na wyjeździe. Oczywiście to jest zespół, my wszyscy się spodziewamy tego, że Lakers wyjdą na playoffy i nagle zmienią się, będą grać zupełnie inaczej. Może być trochę ciężej w tym roku, a na pewno będzie ciężej, jeśli będą właśnie zaczynali już w drugiej rundzie od meczu wyjazdowego. No ja myślę, że zaczynając od San Antonio, no to pierwsze miejsce jakby już jest matematycznie jeszcze można jakoś obliczyć, że ktoś ich wyprzedzi, ale 6 zwycięstw przewagi nad Dallas, no to nie do odrobienia, szczególnie jeżeli chodzi o zespoły z czołówki, no jeżeli tam by chodziło o zespoły ze środka tabeli, to można tak kilka meczów odrobić, ale San Antonio Spurs to jest jakby zespół no zbyt dojrzały, zbyt pewny, żeby nagle stracić taką przewagę, którą wypracowali. No i widać, że oni grają bardzo ekonomicznie. No, nie ma takich meczów, że 48 minut na pełnych obrotach, tylko jak nie wiem, ze słabszymi zespołami to czasami bawią się w kotka i myszkę, że z Minnesotą były takie mecze z Waszyngtonem bodajże, że do przerwy rywale prowadzili, a potem wychodzili po przerwie dobrze, że bez żartów, no, przecież nie wygracie. No. Więc no, kilka porażek mieli też ze silnymi rywalami, no, ale to jednak jest zespół, który to pierwsze miejsce powinien utrzymać. No. A jeżeli chodzi o drugie miejsce, no to mówimy o Lakersach cały czas. A przecież jest ten zespół Dallas, którego osobiście w kontekście playoff to nie bardzo widzę, bo to już jakby no, przerabialiśmy. Z historii. Mimo, że teraz są coraz silniejszym zespołem, ale jednak nie wiem, Dirka Nowickiego prowadzącego, no, poza tym przykładem, kiedy zespół w finale, ale poza tym to do wielu sukcesów ich nie doprowadził. Więc w kontekście play-off ich za bardzo nie widzę, ale myślę, że będzie zasadnicze, mogą jeszcze to drugie miejsce utrzymać przed Lakers. No i jeszcze ta Oklahoma jest, która może sprawić psikusa. Zobaczmy na San Antonio Spurs. Oni grają cały sezon bez żadnych kontuzji. Ginobili, Parker, Duncan. Oni wychodzili cały czas tą samą piątką. Chyba jakoś w jednym z ostatnich meczów była jakaś zmiana mała. Ale wszystkie mecze zaczynają tą samą piątką. Tak? Parker jest, Ginobili jest cały czas Duncan. Zawodnicy uniknęli kontuzji. To był klucz do tego sezonu. I myślę, że my się trochę nawet chyba nie spodziewaliśmy tego, że nawet bez kontuzji będą mieli tak dobry wynik. Ale jeśli teraz coś miałoby się wydarzyć, odpukać, oczywiście nikt nikomu źle nie życzy, to zobaczymy, jak San Antonio się zachowa teraz w sytuacji, w której na przykład Parker miałby opuścić kilka spotkań z powodu kontuzji kostki, gdyby coś Ginobiliemu się stało. Myślę, że Greg Popovich będzie oszczędzał ich jeszcze na końcu. Myślę, jeszcze dużo czasu i zobaczymy, co się wydarzy. 20 ponad spotkań do końca i tak naprawdę ciężko jest coś powiedzieć. Myślę, że więcej. W kontekście kontuzji można gdybać o każdym zespole, więc to też... Tak, ale San Antonio jednak cały czas, jednak od czasu, gdy zdobyli mistrzostwo w 2007 roku, każdy sezon z rzędu, ktoś nie grał w playoffach, ktoś był kontuzjowany i oczywiście, no, ja nie chcę źle wróżyć, bo najlepiej by było, gdyby zespoły zagrały, gdyby wszyscy byli w komplecie, oczywiście.